Szanowni Państwo, to wydarzenie, które miało miejsce, którego jesteśmy świadkami, ten eksodus, proces trwający od 24 lutego jako następstwo zbrojnego ataku Ukrainy przez Rosję, to wydarzenie bez precedensu w historii tej części Europy, a myślę też, że dla wielu z nas, przedstawicieli mojego pokolenia ludzi, bardzo trudne doświadczenie konsekwencji działań wojennych i zbrojnych. Jako województwo przygraniczne stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem, którym stała się recepcja, czyli przyjęcie uchodźców, którzy z terenu objętego działaniami wojennymi uciekali po to, aby znaleźć bezpieczne schronienie. Tym bezpiecznym schronieniem stał się mój kraj, Polska. Ale aby wypełnić zadania województwa recepcyjnego, które postawił przed nami rząd Rzeczypospolitej Polskiej, musieliśmy stworzyć pewien system, który gwarantował właściwy poziom opieki nad uchodźcami z Ukrainy. Ten dobry poziom opieki to ogromne zaangażowanie służb, aparatu państwowego, administracji rządowej, bliska współpraca z administracją samorządową, ale to także ogromne wsparcie ze strony organizacji wolontariackich, NGO-sów. I dzisiaj chciałabym w sposób szczególny podziękować wszystkim wolontariuszom. Mam tu na myśli także oddolne inicjatywy obywateli Polski, mieszkańców mojego regionu, którzy z wielką pasją, oddaniem, z sercem na dłoni przyjmowali obywateli Ukrainy oraz obywateli państw trzecich, którzy uciekali przed wojną do mojej ojczyzny, ale też chcę wyrazić szczególne słowa uznania trzem kluczowym organizacjom pozarządowym, które od pierwszych godzin tego eksodusu były ze służbami państwowymi na posterunku, na granicy państwa, w punktach recepcyjnych. Te trzy kluczowe organizacje są dzisiaj ze mną tutaj obecne. I oczywiście wielkie słowa uznania kieruję do Caritas Polska z księdzem dyrektorem Marcinem Iżyckim, ale przede wszystkim do naszych Caritas, które są właściwe dla terenu diecezji posadowionych na obszarze województwa podkarpackiego. Bardzo serdecznie dziękuję Caritas Archidiecezji Przemyskiej z księdzem dyrektorem Arturem Jańcem. To on w pierwszych godzinach tego wydarzenia znalazł wolontariuszy i udzielał tego potrzebnego wsparcia. I to w zakresie zaopiekowania się, doprowadzenia do punktów recepcyjnych, wsparcia psychologicznego, no i oczywiście także dostarczenia posiłków i pomocy, która była uchodźcom potrzebna. Bardzo serdecznie dziękuję także dyrektorom i Caritas diecezji rzeszowskiej, diecezji zamojsko-lubaczowskiej, ponieważ one także jako te diecezje, na których terenie są posadowione przejścia graniczne, uczestniczyły czynnie w realizacji pomocy dla uchodźców. One są z nami także i dzisiaj. Ich pomoc jest cały czas potrzebna. Wolontariusze Caritasu są w punktach recepcyjnych, są na granicy. Oczywiście ta ilość w związku z napływem nieco mniejszym uchodźców jest w mniejszym wymiarze realizowana, ale ciągle są ze mną i za to bardzo serdecznie dziękuję. Trzeba też powiedzieć i podkreślić, że Caritas Polska i Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Rzeszowskiej, Zamojsko-Lubaczowskiej skutecznie realizuje także we współpracy ze służbami wojewody działania związane z pomocą humanitarną na Ukrainie. Magazyny Caritasu są otwarte na pomoc, która napływa zarówno z Polski, jak i też z terenów Unii Europejskiej i spoza Unii i skutecznie dociera do Ukraińców, którzy pozostają na terenie Ukrainy. Tak, aby klęska humanitarna, która wynika z tego przemieszczania się imigracji wewnętrznej, która ma miejsce na terenie Ukrainy, była ograniczana. Za to także ogromne słowa podziękowania i uznania.
Wielkie słowa podziękowania i uznania kieruję dla Polskiego Czerwonego Krzyża, w szczególności dla oddziału rzeszowskiego z panem dyrektorem Maciejem Maruszakiem, ale to także cała organizacja PCK, która jest z nami. Pierwszą kluczową rolą, którą dla nich wyznaczyłam we współpracy bliskiej z formacją pogotowia ratunkowego, to było zabezpieczenie medyczne realizowane zarówno na granicy, jak i w punktach recepcyjnych. Ale to właśnie PCK udzielało nam wsparcia i personalnego, i też w wielu innych wymiarach związanych z funkcjonowaniem PCK w punktach recepcyjnych. Oni także są cały czas z nami i nie odmawiają pomocy, pomimo że eksodus trwa, a forma wsparcia ulega pewnej zmianie w konsekwencji tego, że zmienia się nieco profil uchodźcy. I wreszcie trzecia organizacja, której także bardzo serdecznie chcę podziękować, bo od początku w tym kryzysie uczestniczy aktywnie ze służbami państwowymi w przyjmowaniu uchodźców, to jest Przemyski Oddział Związku Ukraińców w Polsce. Pan prezes Igor Chorków, mam nadzieję, że za moment do nas dołączy. Jemu osobiście, ale także wszystkim członkom związku składam gorące podziękowania. Ich praca wolontariacka polegała na obecności tłumaczy w punktach recepcyjnych. Ja nie zapomnę tego wrażenia, gdy do punktów recepcyjnych dotarły pierwsze grupy kobiet z Ukrainy z małymi dziećmi po wielkich przeżyciach związanych z, po pierwsze, opuszczeniem swojej ojczyzny, swoich domów pod ostrzałem bomb, i gdy dotarły do punktów recepcyjnych, potrzebowały usłyszeć dobrze znany język ukraiński i słowa wsparcia od tych, którzy w tym języku umieją dobrze mówić. I swoje kroki skierowałam właśnie do Związku Ukraińców, oddział w Przemyślu, z prośbą o to, aby wsparli nas w zakresie odpowiedniej liczby tłumaczy, ale też by udzielili takiego wsparcia bratniego dla tych bardzo zmęczonych psychicznie, strudzonych wręcz po traumie kobiet i dzieci. I Związek Ukraińców, oddział w Przemyślu, stanął naprawdę na wysokości zadania. Gdy ich siły i personel się wyczerpywał, organizował pomoc tak naprawdę z całej Polski. Wielkie słowa uznania, wielka pomoc, i za to jestem ogromnie wdzięczna. Oczywiście instytucji, organizacji, także tych pozarządowych, które można wymieniać, było wiele. Natomiast bez wątpienia te trzy kluczowe są dla mnie wiarygodnymi, pewnymi i trwałymi partnerami w tym eksodusie. Drodzy Państwo, mając na uwadze potrzebę pewnego uporządkowania tej pomocy ze strony wolontariuszy, stworzyliśmy aplikację wolontariat.rzeszow.gov.pl. Zachęcam, aby wszyscy, którzy chcą udzielać pomocy uchodźcom, dokonywali rejestracji poprzez tę aplikację. Da to bowiem możliwość takiego kierowania wolontariuszy, aby był ich potencjał był właściwie zagospodarowany. Da to także pewną możliwość dostosowania potrzebnych sił wolontariackich do zmieniającego się napływu uchodźców. Ten proces rejestracji wolontariuszy trwa, dlatego proszę, aby inne organizacje, które zdecydują się być z nami w tym kryzysie w dalszym ciągu, zechciały z tej formuły współpracy skorzystać. Bardzo ważnym aspektem, który także jako służby rządowe realizujemy, jest koordynacja pomocy humanitarnej. Częściowo przy wymienianiu roli Caritas Polska, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Diecezji Rzeszowskiej, Zamojsko-Lubaczowskiej o tym wspomniałam. Ale ta rola koordynacyjna w zakresie pomocy humanitarnej polega na stworzeniu całego mechanizmu magazynów, które funkcjonują na terenie województwa podkarpackiego. Są to magazyny od szczebla gminnego, które przyjmują dary od osób fizycznych i przedsiębiorców lokalnych, poprzez powiatowe magazyny, które dokonują sortowania złożonych w gminnych magazynach darów i ich porządkowania w postaci peletów przekazywania z przeznaczeniem albo dla uchodźców
na uchodźców w Polsce albo też dla Ukraińców, którzy pozostają na Ukrainie zgodnie z wolą darczyńcy. I wreszcie funkcjonujące na poziomie wojewódzkim 4 magazyny dedykowane do tego, aby tę pomoc humanitarną dużą przesyłać już w sposób zorganizowany na terytorium Ukrainy. To wszystko sprawia, że ten mechanizm opieki nad uchodźcami, ale też pomocy Ukrainie zarówno w wymiarze regionalnym, jak też w wymiarze krajowym jest uporządkowany, sprawny i konsekwentnie realizowany od 24 lutego po dziś dzień. No i też zapewniam, że będzie kontynuowany tak długo, jak długo taka potrzeba dla naszych sąsiadów, Ukraińców, będzie musiała być realizowana. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu Caritas na początku pragnę wyrazić słowa wielkiego uznania i szacunku dla pani wojewody Ewy Leniart. Od samego początku, kiedy wybuchła wojna, to pełne zaangażowanie pani wojewody oraz służb jej podległych przyczyniły się do tego, że mieszkańcy naszego województwa mogą czuć się bezpieczni, ale również uchodźcy z Ukrainy, którzy przybywają do naszej ojczyzny, zostają przyjęci w sposób godny, z wielkim szacunkiem i też mogą tutaj czuć się bezpieczni. Sam wjazd do naszej ojczyzny przy granicach można zauważyć na wielkich billboardach z napisem: tutaj jesteście bezpieczni. I to jest wielka prawda. Także w imieniu Caritas jeszcze raz dziękuję pani wojewodzie za wszelkie działania związane z udzieleniem bezpieczeństwa i naszym mieszkańcom, ale również uchodźcom z Ukrainy. Dziękuję wszystkim samorządowcom, którzy przyczynili się do tego, by na tym etapie granicznym przyjąć z wielkim szacunkiem, zabezpieczyć potrzebne dary dla tych, którzy przybywają utrudzeni. Dziękuję wszystkim wolontariuszom, ale również i ofiarodawcom i darczyńcom. Jako Kościół od samego początku, jak wspomniała pani wojewoda, jesteśmy zaangażowani, żeby pomagać ludziom w sposób szczególny, udręczonym skutkami wojny. Każdego dnia przy granicach, również i na dworcu, przekazywaliśmy ponad 30 tysięcy kanapek, pomoc psychologiczną, wsparcie informacyjne, jak również, gdy chodzi o pomoc humanitarną, przekazaliśmy ponad 200 tirów z pomocą, żywnością, z lekami, z kocami, z śpiworami na Ukrainę. To na około wartość prawie 29 milionów złotych. Zakupiliśmy 100 generatorów prądu. Sam Ojciec Święty, papież Franciszek, przekazał dla osób poszkodowanych wojną na Ukrainie 15 generatorów, a wczoraj do naszego magazynu przyjechał z Watykanu specjalny tir z pomocą humanitarną. Oprócz tych rzeczy takich materialnych, każdej soboty modlimy się przy punktach granicznych za uchodźców, ale również nasza szczegółowa intencja to jest modlitwa o pokój na Ukrainie. Jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję wszystkim za angażowanie, za wsparcie, za pomoc. I myślę, że te emocje nie ustygną. Będziemy dalej czynić dobro tym, którzy tej pomocy oczekują. Polski Czerwony Krzyż zgodnie ze swoją misją i również dzięki wsparciu panie wojewodzie zaangażowany był od samego początku w pomoc osobom, które przekraczały granice i szukały schronienia na terenie Rzeczypospolitej. Polski Czerwony Krzyż stara się cały czas patrzeć tak jakby na to troszeczkę szerzej, żeby zapewnić bezpieczeństwo nie tylko w naszym kraju, ale żeby również inne organizacje Czerwonego Krzyża znajdujące się w Europie sprawowały pieczę nad tymi, którzy przekraczają granice również Rzeczypospolitej, udają się czy to do Niemiec, czy do Stanów Zjednoczonych, bo i takie sytuacje były, czy do Włoch, czy innych miejsc w całej Europie. Tutaj na miejscu cały czas pracują wolontariusze nie tylko
tylko z podkarpackiego oddziału okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, ale także wolontariusze Czerwonego Krzyża z całego świata. Mamy wolontariuszy zarówno ze Stanów Zjednoczonych, z Hiszpanii, z Wielkiej Brytanii. Z tego miejsca chciałem przede wszystkim podziękować tym osobom, które zechciały się zaangażować w pomoc ukraińskiemu narodowi, za to wsparcie zarówno osobowe, jak i serce, które tutaj widzimy poprzez kierowane dary na rzecz pomocy dla Ukraińców. Nie byłoby to możliwe bez pomocy osób tutaj na miejscu, wolontariuszy różnych organizacji i współpracy między tymi organizacjami. Dzięki panie wojewodzie możemy tak jakby to robić znacznie sprawniej i możemy dzięki temu tej współpracy mieć cały czas na bieżąco informacje, co się dzieje po stronie rządowej, jak i poprzez nasze organizacje Czerwonego Krzyża Ukraińskiego, jakie są potrzeby z drugiej strony. Również i jako Czerwony Krzyż mamy zorganizowane transporty pomocy humanitarnej kierowane od samego praktycznie początku, już od 3-4 dnia kierowane były pomoc do głównie obwodów lwowskich, ale i kijowskiego, czy do Winnicy, Tarnopola i szeregu jeszcze innych. Głównie w tej chwili się odbywa przez magazyny w Lwowie i stamtąd dopiero Czerwony Krzyż Ukraiński rozprowadza to po całej Ukrainie. Apeluję o to również, żeby wolontariusze, którzy chcą przybywać tutaj na pomoc, nie wybierali się bez wcześniejszej rejestracji. I tak jak pani wojewoda tutaj podkreśla, myśmy to od samego początku też mówili, mamy też swój system rejestracji, żeby nie przyjeżdżać wcześniej niezarejestrowanych, gdyż to troszeczkę wprowadza chaos. A my chcemy, żeby te osoby przyjeżdżały, żeby była ciągłość pracy tych wolontariuszy, a nie jednego dnia mamy setkę, czy nawet więcej, a drugiego raptem 50. Chcemy, żeby ta pomoc była płynna i cały czas na jednakowym poziomie i zaangażowanie wolontariuszy będzie takie, jakie będą potrzeby. Także bardzo dziękuję za to serce, otwartość i proszę też o rozsądne pomaganie. Dziękuję. Szanowni Państwo, chciałem bardzo podziękować pani wojewodzie za ten miesiąc trudnej współpracy. Trudnej, bo wyzwania były bardzo trudne. Staraliśmy się działać w sposób skoordynowany, w pełnym porozumieniu. Nasi wolontariusze wykonują wspaniałą robotę. Mamy w bazie ponad 400 tłumaczy znających język ukraiński. Angażujemy na dobę ponad 100 tłumaczy, którzy dyżurują w dyżurach po 4 godziny. Jesteśmy obecni w punktach recepcyjnym, w punktach recepcyjnych i w Przemyślu, i w Medyce, i też na peronach dworca kolejowego w Przemyślu. Staramy się otoczyć opieką tłumaczeniową i uprościć kontakt między uchodźcami a administracją samorządową i rządową. Oczywiście nie jesteśmy jedynymi wolontariuszami. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy angażują się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. To bardzo ważne, że w tym okresie ściśle współdziałaliśmy i z innymi organizacjami, z Urzędem Wojewódzkim, ze służbami, ze Strażą Graniczną, z policją. Miejmy nadzieję, że ta pomoc już nie będzie aż tak potrzebna, ale jednak wiemy, że są bardzo silni partnerzy tutaj gotowi zaangażować się w dalszą pomoc i w dalszą współpracę. My też jako Związek Ukraińców w Polsce kontynuujemy nasze działania i gotowość do współpracy. Prowadzimy punkt noclegowy dla uchodźców z Ukrainy. Staramy się również otoczyć opieką psychologiczną naszych wolontariuszy, którzy mierzą się z różnymi wyzwaniami. Prowadzimy też kącik dla dzieci w domu ukraińskim. Także ta współpraca, niestety wojna ciągle trwa, więc nasze zaangażowanie dalej będzie potrzebne i dalej jesteśmy gotowi do tego, aby wspierać tutaj administrację rządową i samorządową w działaniach na rzecz uchodźców z Ukrainy. Od samego początku tych naszych działań, czyli tak naprawdę od 24 lutego, zgodnie ze strategią rządową, województwo podkarpackie, podobnie jak województwo lubelskie, pozostawały województwami przede wszystkim recepcyjnymi i to był główny wysiłek, który myślę, że z perspektywy tych 4 tygodni możemy ocenić jako dobrze i sprawnie podjęte i zrealizowane, dlatego że przez przejścia graniczne posadowione na odcinku podkarpackim granicy z Ukrainą przeszło ponad 1 200 000 osób z ogólnej liczby 2 200 000 na dzisiaj uchodźców. A więc
region, który ma mały potencjał, bo to jest nieco ponad 2 miliony mieszkańców, był w stanie obsłużyć, czyli przyjąć, zaopiekować, udzielić pomocy humanitarnej, pomocy medycznej i następnie pomóc w dyslokacji albo zgodnie z oczekiwaniami, albo do miejsc zakwaterowania stworzonych poza województwem podkarpackim przez wojewodów oraz rząd w innych województwach Polski. Nikt do końca nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć, czy jesteśmy na końcu, w połowie, czy może w środku tego eksodusu, który oby nie trwał, prawda? Ale wiemy, że wojna, tak jak słusznie powiedział pan prezes Igor Chorków, niestety trwa na Ukrainie i liczymy się z tym, że też ten proces uchodźczy będzie trwał. Nie ograniczamy naszych działań w zakresie przyjmowania uchodźców, w zakresie recepcyjnym. Tak jak funkcjonowało 6 punktów recepcyjnych w pierwszych dniach kryzysu, tak dzisiaj ciągle trwa 6 punktów recepcyjnych w naszym województwie i oczywiście też zakładamy, że będziemy tworzyć pewne miejsca zakwaterowania. Jednak skupienie się w tym momencie na zakwaterowaniu myślę, że byłoby jednak zbyt wczesne i jeszcze ciągle musimy zachować ten potencjał dla recepcji, czyli pierwszego przyjęcia uchodźców, chociaż według naszych danych, a są to dane, które ulegają stałej zmianie, na terenie województwa podkarpackiego przebywa celem zakwaterowania co najmniej kilkanaście tysięcy uchodźców i te osoby przebywają albo u osób fizycznych, albo w miejscach zorganizowanych przez samorządowców. Natomiast oczywiście mamy też bazę miejsc zakwaterowania stworzonych przez administrację rządową, tak jak to było w odniesieniu do wszystkich wojewodów, ale wiemy, że no, ten proces może trwać tak długo, że nie chcielibyśmy jeszcze na tym etapie wykorzystywać potencjału zakwaterowania, bo musimy być gotowi na to, że jeśli pojawi się kolejny milion uchodźców, to będziemy w stanie wykazać ten wysiłek, aby pomóc sprawnie dyslokować im się albo na teren Polski, albo poza granice naszego kraju. Tak jak deklarowaliśmy to w pierwszych słowach, mówię tutaj w imieniu rządu Rzeczpospolitej Polskiej, tak i też mogę to złożyć z całą odpowiedzialnością w postaci deklaracji na przyszłość. Tak długo, jak długo będzie ta pomoc ze strony państwa polskiego potrzebna dla uchodźców z Ukrainy, tak długo ta pomoc będzie świadczona. Oczywiście następują różne formy pomocy ze strony innych państw, czy to w postaci darów i pomocy humanitarnej. Tak jak powiedziałam, my szanujemy intencje darczyńców, także spoza granicy, którzy wskazują, czy dary mają trafić do uchodźców, którzy zdecydują się osiedlić na terenie państwa polskiego, tutaj zakwaterować, czy też mają trafić na teren Ukrainy. I oczywiście za tę pomoc także innym krajom jesteśmy bardzo wdzięczni. Tutaj niewątpliwie wielkie słowa uznania chociażby dla Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, które także w pierwszych dniach tych wydarzeń tak niedobrych dla Ukrainy i dla całego świata pojawiły się z deklaracją, a następnie z realną pomocą. Ale także jest cały szereg krajów europejskich, które są z nami obecne. Republika Czeska, która między innymi w sposób zorganizowany poprzez choćby kolej organizowała dyslokację uchodźców. Są inne kraje Unii Europejskiej, które tę pomoc świadczą. Są kraje spoza Unii Europejskiej, choćby Wielka Brytania. Tutaj jakby formy współpracy są różne, są one koordynowane przede wszystkim przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej i też bardzo liczymy na to, że ta pomoc będzie następowała. Bardzo doceniam też współpracę, która jest realizowana przez organizacje międzynarodowe, które są powołane do tego, aby zajmować się pomocą uchodźców. Pozostajemy w stałym kontakcie chociażby z ONZ i wizyta wysokiego komisarza Filippo Grande też w pierwszych dniach konfliktu ocena sposobu przyjmowania uchodźców przez państwo polskie na tym naszym odcinku podkarpackim była jednoznaczna. Człowiek o ogromnym doświadczeniu, jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców w wielu różnych
miejscach świata, podkreślił, że państwo polskie Podkarpacie bardzo dobrze ten system recepcyjny zrealizowało i dobrze sobie radzi, ale to nie znaczy, że pomoc nie jest potrzebna i my pozostajemy w stałym kontakcie czy z organizacją ONZ do spraw uchodźców, czy też z UNRWA i ta współpraca się ukrystalizuje i będzie zapewne postępować. Jeśli chodzi o funkcjonowanie punktów recepcyjnych, system ich funkcjonowania jest jednolity dla wszystkich 6 punktów recepcyjnych na terenie Podkarpacia. Zgodnie z nim wojewoda wydał polecenie, nakładając obowiązek prowadzenia punktów recepcyjnych. I takie polecenie jest wydane w stosunku do wszystkich 6 punktów recepcyjnych do władz samorządowych szczebla gminnego lub powiatowego. Powiatowy obowiązek prowadzenia punktu recepcyjnego został nałożony m.in. na starostwo powiatowe w Jarosławiu, które prowadzi największy z punktów recepcyjnych, a mianowicie Halę Kijowską w Młynach. Natomiast ten punkt recepcyjny, dworzec w Przemyślu, jest prowadzony przez prezydenta miasta Przemyśla i miasto Przemyśl od pierwszego dnia kryzysu. Natomiast słowa uznania należą się też właścicielowi tego wspaniałego obiektu, a mianowicie PKP, które zarządza i dba o czystość w sensie dezynfekcji choćby tego obiektu, a użyczyło według mojej wiedzy obiekt ten nieodpłatnie panu prezydentowi miasta. To też jest wyraz odpowiedzialności właściciela i czynnego zaangażowania w proces przyjmowania uchodźców, za co słowa podziękowania dla PKP, PLK, PKP Intercity i wszystkich spółek PKP się należą, bo na pewno jest to wielka sprawa. Natomiast różne działania związane z przede wszystkim porządkowaniem punktów recepcyjnych się odbywają. My też wyciągamy wnioski, jesteśmy w stałym porozumieniu nie tylko ze służbami, które w punktach recepcyjnych są, ale także z organizacjami wolontariackimi i organizacje wolontariackie i służby podpowiadają różne rozwiązania, które służą przede wszystkim ulepszeniu procesu przyjmowania uchodźców. I oczywiście też takie działania podjęliśmy w odniesieniu do dworca PKP w Przemyślu i myślę, że państwo możecie ocenić efekty tych działań o charakterze reorganizacyjnym. Ja jestem bardzo dobrze do nich ustosunkowana i oceniam je pozytywnie. Były to działania stricte porządkowe, które spowodowały, że przestrzeni dla uchodźców jest więcej, a proszę pamiętać, że w tej chwili napływ uchodźców na granicę podkarpackie jest dużo mniejszy. My mówimy za wczoraj około 19,5 tysiąca uchodźców, którzy przekroczyli podkarpackie granice, przejścia graniczne. Natomiast w momencie szczytowym było to 86 tysięcy osób. Więc my musimy być też przygotowani na to, że to zwiększenie napływu może nastąpić i takie przeorganizowanie, które służy lepszemu zabezpieczeniu i pomocy uchodźcom, myślę, że w każdym czasie jest potrzebne. My serdecznie zapraszamy osoby wydające posiłki do namiotów, które zostały przygotowane po to, aby punkt wydawania posiłków, także ciepłych, był zlokalizowany w jednym miejscu, ponieważ posadowienie miejsc wydawania posiłków, zwłaszcza ciepłych, w miejscach ścieżek przejścia jest bardzo niebezpieczne, zarówno dla osób wydających posiłki, jak też dla osób przechodzących. I z tego powodu nie należy tego interpretować negatywnie, a wręcz przeciwnie, odebrać to jako, po pierwsze, to działanie o charakterze porządkowym, po drugie, ważne z punktu widzenia zabezpieczenia czy podniesienia poziomu bezpieczeństwa wszystkich i wolontariuszy, ale także uchodźców. To jest wspólna decyzja, która została podjęta przez nas w poniedziałek. Takie ustalenia zostały uczynione z panem prezydentem Bakunem i także we współpracy i ścisłym porozumieniu z właścicielem obiektu. Wszyscy uzgodniliśmy, że takie rozwiązanie będzie dobre i myślę, że z perspektywy oceny jego wdrożenia, a ono funkcjonuje zaledwie dobę, bo od środy, oceniamy je pozytywnie. Jeśli będzie wymagało korekty, to nie ukrywam, że też będziemy takie rozmowy podejmować i ta korekta będzie następować.
Za nami został postanowiony namiot, między innymi przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Bardzo dziękujemy ofiarodawcy za to, że ten namiot został posadowiony. Z tyłu jest namiot Caritasu i oba te namioty są dedykowane dla wolontariuszy na wydawanie posiłków. Tylko po to, aby te posiłki nie były wydawane w ścieżkach komunikacyjnych, gdzie utrudniały przepływ ludzi. Dziękuję bardzo. Do widzenia.